Hej wszystkim, tu I Love Orange Juice, witam was w pierwszym odcinku Free Play, pierwszym nagraniu z serii Free Play. Czym jest Free Play? Jest moim takim randomowym graniem w to, co akurat mam ochotę sobie pograć, w czym się aktualnie bawię. To nie będą serie Let's Play, czy Zagrajmy Wy, jak to woli to nazywać. To po prostu mam ochotę coś zagrać, ja to nagrywam przy okazji, o czymś tam mówię, a dzisiaj pogadamy sobie o... Właśnie o serii Mass Effect, jak widzicie, gram tutaj po mulcie. Akurat wybrałem sobie szturmowcę Asari, mam nadzieję, że trafimy na Cerberus, bo Asari to są kosy, jeśli chodzi o Cerberus. Wracając do tematu. Pogadamy sobie o serii Mass Effect. Ja to nagrywałem już wcześniej, jednak skwasiłem z dźwiękiem, że nie było mnie w ogóle słychać, także nagrywam drugi raz już z tą wymyśloną nazwą Free Play. Czasem to będzie tylko jedno nagranie z gry, czasem więcej. No zależy, jak będę miał ochotę. Dobra, wracając do serii Mass Effect. Jak się zaczęła moja przygoda z serią Mass Effect? Na Xboxy wyszła, jak dobrze pamiętam, w 2007, a na PC-ty w 2008. Czekajcie, ja to jeszcze trochę ściszę, jestem teraz przeczulony na ten dźwięk, żeby to znowu mnie nie zagłuszało, niby tam już trochę to pościszałem. Okej. Nawet na tej samej mapie ostatnio nagrywałem. A i tym razem gety. Ale z getami też sobie poradzimy. Nie wiem, czy mamy jakiegoś inżyniera w drużynie, by nie wziąć składu. Aha, mam was. Zastój z OP strasznie. Świetnie. W 2008 wydana, ja grę sobie zakupiłem gdzieś w drugiej połowie 2009 roku. Kupowałem nową kartę graficzną Nvidia GTX 250. To jest właśnie ta, którą, na której teraz nagrywam, którą cały czas mam wyłączoną. Chodź tu, cholera, jedna. I postanowiłem sobie kupić jakąś grę, żeby przetestować, a że o Mass Effect słyszałem dużo dobrego, postanowiłem właśnie zakupić sobie Mass Effect w tej platynowej edycji, kolekcji, bodajże ile, 60 zł, wtedy to kosztowało. Zagrałem. No nie byłem jakoś super zachwycony, ale gra była naprawdę miodna, naprawdę świetna. Dobrze się grało, wywoływało dużo emocji u mnie. Moment na Wirmirze, fabryka tonów w Sarenach, to gra, to wie, o czym właśnie mówię. Moment poświęcenia jednego z naszych towarzyszy, no kurczę, jak ja się wkurzyłem wtedy, ta bomba atomowa wybuchła z kajdanem obok. Poświęciłem kajdana, bo z Ashley romansowałem. Dawno gry nie wywołały u mnie, wtedy jak grałem, takich emocji. No i kilka miesięcy później nadszedł czas, chodź tu, kurwa. No i zdążył jeszcze strzelić, pierdzielony. Nadszedł początek 2010 roku i w styczniu była premiera Mass Effect 2. Na początku nie planowałem kupić od razu, moje zdanie, moje plany właściwie zmieniła recenzja w CD Action 10 na 10, w pełni zasłużone. No się napaliłem nad tą produkcją, bo to jeszcze recenzja wyszła zanim... Oj, wpadł. Recenzja wyszła zanim była premiera oficjalna w Polsce. No i w dniu premiery pobiegłem po pracy do Empiku. I zakupiłem, od razu zacząłem grać, robić tryki maci z wieczorkiem, elegancko. I wow, ten początek naprawdę świetny, wybuch Normandii. Jak mogę się czasem tutaj zacinać, wybaczcie mi to, ale jednocześnie gram, też na tym trochę muszę się skupić. Jak mi tam w ogóle idzie, nawet nie wiem. Oj, coś odtyło, coś odtyło. Oj, tu jesteś, cholery, ej, dobrze, straciłem. Fuck, będę leżał. Aj, żeż, cholera. Od tyłu mnie zaszedł, łowca. Ten początek, wybuch Normandii, to później te sceny, jak próbują ożywić Sheparda, próbują, no ożywiają go, szkoda, że niestety jest to nierealne nadal to science fiction. Idźcie ode mnie, cholery jedne. Ojejku, ale mnie otoczyli, fucking shit. Dobra, trochę się uspokoiło.
Co ja tak długo się regeneruję? No, nareszcie. Oż ty będę. Fuck. Dobra. Później jeszcze pojawienie się Normandii 2.0 Jokera. Normandii 2.0, która nam zresztą towarzyszy już do końca serii. No to naprawdę... Naprawdę dwójka była rewelacyjna. Najlepsza część moim zdaniem serii Mass Effect. No i było trochę tych kontrowersji, zwłaszcza DLC płatne, które były ważne dla fabuły całej serii. Mam tu na myśli głównie Lair of the Shadowbroker i Arrival, czyli DLC, gdzie pomagamy Liarze zostać handlarza cieni i zostaje nowym sama ona. I no, przybycie, czyli to bezpośrednie połączenie dwójki z trójką. No to się mogło nie podobać. Ja przyznam, grałem w to DLC, ale ich nie kupiłem. Przeszedłem tylko raz, żeby mieć pogląd na tę sytuację. Ouch! No i chyba nie dorzuciłem tego na ten. No też, mordę jeżę. Ja zgarniam te rakiety, te cholery. Dobra, mam cię. Na czym to? A, na tym DLC do dwójki. No to moim zdaniem nie jest w porządku wycinać takie ważne, a zastrzy nie działa na tego. Ważne fragmenty fabuły i kazać sobie za to płacić. Dlatego ja tych DLC akurat nie kupiłem, przyznaję się. Że trochę sobie pomogłem internetem, by w to zagrać. No ale w końcu, mimo wszystko, spiraciłem, ale mimo wszystko twórca ma prawo sam decydować, w jaki sposób będzie te swoje dodatki, zawartość dodatkową odblokowywał, dystrybuował innym. Wybraje sobie w taki sposób, mi się to akurat fuck nie podobało. A co z tego, że mi się nie podobało, jak i tak mają to tak naprawdę widzieć. BioWare już od dłuższego czasu mam wrażenie, że są nastawieni tylko na kasę. No chowaj się. No odsłoń gościu! Tam chyba jest AFK, świetnie. Dobra. Ten Behemoth getów. Behemoth, wiem. Taki żarcik, bo z Behemothem w Lola gram. Tego dobiję. O, widzicie, go tutaj skopał. Fuck! Aj, to będzie słabo. Chyba się zaraz ta rozgrywka skończy. Z tego Apkera, bo tutaj wszyscy się na niego rzucili. My nie ogarnęliśmy, że... Kurczę, jeszcze te pyry. Fuck. Dobra, coś próbujemy zdziałać. Ale wątpię, żeby to się udało. Nie, ten spell, fuck. No i jeszcze ta pyra cholerna, nie jaraj mnie. Ach. No okej. Wszystko co o dwójce powiem. No i jeszcze to, co mi się bardzo podobało. Ile tam było kontentu, ile tam było misji. One były naprawdę zróżnicowane. Tyle bohaterów niezależnych można było do drużyny zwerbować. Te relacje, naprawdę polubiłem Tejna. Mirandę. Brakowało mi Ashley. W ogóle mój Shepard był wierny do końca Ashley w dwójce. Jej nie zdradził, z nikim innym nie romansował. Nie wiem, chciałem z Mirandą, ale mi to nie wyszło. Coś spierdzieliłem. I jeszcze... A jeszcze o misji samobójczej. Straciłem na niej Legion, a Legion to... Mała bieda, jakoś nie zdążyłem się do niego przyzwyczaić, jakoś się z nim zżyć, bo to była ostatnia osoba, którą zwerbowałem. Która to jest fala piąta? Ostatnia osoba, którą zwerbowałem, ten dalej jest AFK. O, jeszcze jakieś lagi. No i jeszcze straciłem cholera Garusa, to mnie najbardziej zdenerwowało.
osoba, która była ze mną od pierwszej części. Wysłałem go w te kanały, to by było. Przez to właśnie Garus zginął. No i później nadeszła trójka, ten rok. Kupiłem od razu w dniu premiery, zamówiłem sobie pre-order w Empiku. Poleciałem od razu kupić, wziąć ze sklepu, a to ten, a to nie ma sensu po niego wstawać. No i od początku wiele emocji we mnie, pozytywnych oczywiście, Mass Effect 3 wywoływał. Przyszedłem go 3 dni, bo to akurat był weekend. Dobra, mam tego. To był weekend, przyszedłem 3 dni. Tryhardowałem jeszcze, łącząc to jednocześnie z graniem po multi. Tam osiągnąłem gdzieś około 90 fak. Rapera. Ach. Osiągnąłem około 90, tam nieco ponad 90% tej gotowości galaktycznej. A samego gameplayu miałem 25 godzin. Może zacznę od tego, co mi się... Przepraszam. W trójce nie podobało. Okej, mamy kasę. Brak różnorodności przeciwników. To, co mamy w multi, jeśli chodzi o przeciwników, mamy też w singlu zero rozróżnienia. Absolutnie nic. Nic a nic. Finał też taki, jeśli chodzi o sam... A w sumie było, zmarnowało to mniejsze. Dobrze. Mówię o amunicji oczywiście, bo jak nam zabraknie, to możemy użyć pakietu, żeby nam się obróciła. To, co mi się... No, ta misja finałowa, bronienie wyrzutni rakiet przed głównej mierze denerwującymi Banshee w porównaniu z misją samobójczą z dwójki, no to to nie było dobre. No akurat, no, naprawdę, no... Nie mogli się wysilić bardziej, dać tylko trzech przeciwników, żniwiarzy, Cerberus i Getów, z czego Gety występują tylko jako wrogowie przez godzinę gry. A następna sprawa, że średni wpływ na fabułę decyzje mają w poprzednich części. Mam tu na myśli m.in. królową Rakni. No, trochę to naciągane, że żniwiasze. Ja Rakni w jedynce się pozbyłem, zabiłem je, zabiłem tą matkę. I tutaj mi wylatuje fabuła, że żniwiasze sobie odnowili z jakiejś tam innej Rakni, zrobili fałszywą królową, nad którą przyjęli kontrolę. Nie wiem, czy on już jest hard, czy nie jest. Kontrolę jest. Nie, nie jest, dobra. No trochę takie naciągane to było, ta fabuła była mimo wszystko. Czuć było tą mimiowość, mimo podjętych poprzednio decyzji. To były takie drobne elementy, jak na przykład to, że pozbyłem się badań na tym, na tyczance w drugiej części, pozbyłem się badań tego gościa, dlatego ta Ewa nie przeżyła. No, gdybym się nie pozbył, to by przeżyła. I właściwie to tyle, ale gra wywołała emocje, wywoływała we mnie wielkie emocje, kurczę. Długo się zastanawiałem, czy rozpylić to lekarstwo na genofagium, czy nie. Ostateczną moją decyzję podjąłem po tym, gdy się okazało, że miałbym Mordinowi strzelić w plec, czego bym nie mógł wykonać. Tak to do ostatniej chwili się wahałem, naprawdę. Najpierw do tego behemot. No i to, co się nie podobało, w głównej mierze wywołało najwięcej tej kontrowersji, zakończenie. Samo zakończenie mi się podobało. Nie podobało mi się, że nieważne co wybierzemy jako ostatnie, czy syntezę, zniszczenie, czy władzę nad wydarzeniem. Zakończenie jest takie samo. Właściwie sprowadza się do jednego. Zniszczenia przekaźników masy i... No i tyle. Dużo dziur.
fabularny. Mało logiki. Nie po to chyba ratowaliśmy, wysfabazaliśmy Ranoch. To Ranoch chyba było. Larkwarian. Nie po to ratowaliśmy Kuczankę przed zniwarzami, żeby kurcze wszystkie rasy utknęły w Układzie Słonecznym. No, jak zniszczyliśmy te przekaźniki masy, to w końcu, no, żeż... Kurczę, wszyscy, którzy pomagali nam odbijać ziemię, walczyć ze żniwiarzami w finale, oni zostali uwięzieni w Układzie Słonecznym. Poza tym kwestia druga, w Arrival jest wyjaśnione, że zniszczenie przekaźników masy potrafi zniszczyć całą galaktykę, a... Już w zakończeniu zostały zniszczone wszystkie przekaźniki masy, to tak jakby... Cała galaktyka powinna być rozwalona wtedy, cały wszechświat. Wszystkie galaktyki, które miały w sobie, używały... Faktycznie zaszło tu. Nie zaszło. Ała, dostaję. Wszystkie galaktyki, które miały... Przekaźniki masy. To wszystko powinno pójść w pizdu. No i następna sprawa. Też dosyć oczywista. Co Normandia? Dlaczego Normandia spierdzielała zamiast walczyć na ziemi? Tam było trochę tych dziur fabularnych. Ja szczerze mówiąc liczę na to, że to było celowe zagranie BioWare'u, że... Ojej, mam mało hapsów. Chowaj się, a nie... Dobra. Ile ich tam? Że to było celowe zagranie BioWare'u, że to faktycznie była indoktrynacja. Wierzyć, no... Może nie tyle co wierzę, to co mam nadzieję, że tak jest, że to naprawdę było przemyślane. I że BioWare... No pomyślcie sobie, jeśli to naprawdę byłaby indoktrynacja, ludzie już zaczęli wierzyć, jak mi tam idzie słabo. Już zaczęli wierzyć w to zakończenie, że ono jest prawdziwe, a tutaj w wydanym na lato DLC się okazuje, że to zakończenie jest naprawdę zmienione, że Shepard się wyswobadza z tej indoktrynacji. Mamy prawdziwe zakończenie, gdzie nasze decyzje podjęte przez 4 lata grania, w moim wypadku 3, mają znaczenie. Że to DLC nie doda tylko jakiś tam kilku scen do tego niejasnego zakończenia. No i jeśli chodzi o to, to właściwie wszystko, co jeszcze chciałem powiedzieć, nie wiem czy wiedzieliście, ale na początku Bounty w Mass Effect 3 miało nie być. BioWare pracował nad FPS-em w świecie, w uniwersum Mass Effect. Darmowym FPS-em, w końcu z niego nawet tam wyciek do internetu, jakiś gameplay krótki, kilka screenshotów z niego. I w końcu zrezygnowano z niego, gdy postanowiono zaimplementować właśnie ten multiplayer, który teraz widzicie w Mass Effect 3. Czy coś ja jeszcze chciałbym powiedzieć? Mówiłem, że może samo podsumowanie serii. Mass Effect jest jednym, mimo wszystko, jednym z moich ulubionych w serii. Te emocje, które wywoływała u mnie podczas grania, te pozytywne emocje, to wow, ja czegoś takiego nie doświadczyłem wcześniej, to jednak jest mistrzostwo. Dla mnie, no, całej serii dałbym 10 na 10, zdecydowanie. Rzadko jestem skory do dawania ocen dziesiątek, tych najwyższych w mojej skali oceniania. Przykładowo wam powiem, jak chcecie, na moim kanale jest link do mojej listy na My Anime List, tam też można ocenić, tylko na 200 tytułów, które obejrzałem, to tylko jak na razie dwóm wystawiłem 10, jeszcze Fate Zero prawdopodobnie wystawi 10, to też jest genialne. O, chyba zaraz będzie koniec, chyba to uwalimy. A, jeszcze jedna rzecz, co powiem. Konieczność łączenia z Origin. Mniejsza bieda, jeszcze się przyzwyczaiłem, Fallout New Vegas wymagał Steama, Left wymagał Steama. Spoko, mi to nie przeszkadza, ale łączenie się dodatkowo serwerami EA podczas
włączania gry. Jak kupiłem, żałuję teraz, że kupiłem wersję podstawową, nie edycję kolekcjonerską Mass Effect 3. Dokupiłem później jeszcze, żeby przedłużyć żywotność gry, ten dodatek z prochu, z dżawikiem. I dlaczego za każdym razem, gdy włącza się grę, on chce uwierzytelniać ten zakup. Nie wystarczy raz, nie wystarczy ten jeden raz tylko uwierzytelnić, a nie za każdym razem, gdy włączam grę. Były problemy, że nie można się było dostać na serwer, albo ja miałbym problem z internetem. Ja wtedy nie mogłem grać w singlu, bo miałem swojego save'a, który już wymagał też tego DLC z prochu, bo Javika odblokowałem. No i sama też sprawa tego, że już w dniu wydania gry, w dniu premiery, płatne DLC dali. A później się trochę może nie zrewanżowali, ale dali teraz ten Resurrect Pack do multi, dodając tylko fajnych postaci, dwie mapy, ale więcej map, żeby było. Żeby zrobili więcej map, byłoby naprawdę genialnie. Przecie się napiję, bo mi zaschło w gardle od tego gadania. No i może jeszcze krótko, co będzie na moim kanale. Jak skończę, zagrajmy z Red Deadem. Nie planuję jak na razie nic innego, żadnego zagrajmy robić. Prędzej będę robił właśnie te free playe z różnych gier, w które aktualnie grywam. Trochę też w nich będę gadał na temat gier, na innych tematach z tą grą związanych lub z gatunkiem. O! Proszę bardzo, która to była dziewiąta, to jest dziesiąta. Nie wiem, już nagrywam, nie mam zielonego pojęcia. No, najłatwiejszym przeciwnikiem w multi mi się wydają jednak... wydaje mi się jednak Cerberus. Najtrudniejszym żniwiarze. Ale to jest też kwestia fakt. To jest też kwestia doboru drużyny. Jak się w ciemno idzie na... Nie to chciałem zrobić. Fakt. Jak się w ciemno idzie na przeciwnika... Dlaczego nie mogę użyć mocniejszego? Oj, mi się tam cięło. Nie mogłem użyć mocniejszego. No. O, tutaj jest zakłócacz. Mocniejszego ataku wręcz. Tego wybuchu fajnego, co ma Asari. Ja się jeszcze tak myślę, ale chyba już wszystko powiedziałem, co chciałem wam powiedzieć o właśnie o Mass Effect. Gra naprawdę przednia, można się przywiązać do tych wszystkich postaci, które nam towarzyszą. Przeżywałem śmierć każdego Garusa, Kaidana, Mordin, jak się poświęcił już na tuczance w trzeciej części gry. No, przeżyję, wierzę to. No jest dobrze, chyba. O fuck, ile ich tam jest. Ale najważniejsze, że jest kasa, kupię sobie teraz takie bilo. A, trzeba tu spróbować coś jeszcze wygrać. Nie dotrę. Fuck. To jest trochę głupie, że nie można się schować za zasłoną i strzelać w bok. Ale tak, jeszcze porównając na przykład system walki, w trójce mi się bardziej podoba. Teraz jak grałem ostatnio w dwójce, no nie ostatnio, właściwie grałem w dwójkę jeszcze przed premierą trójki, już potem je właśnie grałem tylko w multidemo. Żeby sobie nie psuć ani momentu zabawy z pełną wersją. Grałem demo multi i później jak grałem trochę w dwójkę jeszcze przed premierą trójki. Ale strasznie topornie szła ta walka, strasznie toporna mi się wydawała. System walki najbardziej właśnie mi się tutaj w trzeciej części podoba, jest taki najbardziej dynamiczny. Fajnie też to zrobili z tymi obciążeniami, które dają cooldown na skille, a nie, że przypisują po prostu określone klasy postaci do broni. Ja przykładowo grałem szturmowcem. A na drugim save'ie grałem adeptką. Bo ja przechodziłem dwa razy.
podejmują trudne decyzje. Trójkę też poszedłem drugi raz, mimo że wiedziałem, że te decyzje tak dużo nie zmienią, ale jednak jakieś tam lekkie zmiany w tym gameplayu, w tych misjach były. No dobra, skończcie to, bo chciałbym już skończyć to nagrywanie, a tak głupio mi teraz przerwać pod sam koniec misji. Pierwszy raz to nagrywałem z tym skwaszonym dźwiękiem, to 23 minuty mi wyszło. Teraz będzie więcej, myślę, że około pół godziny. Mam nadzieję, że was to nie zanudzi. O, co jeszcze myślałem na swoim kanale? Coś zacząć robić, materiały związane z anime. Jeszcze myślę, jakby to miało wyglądać. O dobra, chyba ten sobie poradzi. No, teraz będziemy uciekać. Ucieczka jest tam. W tym miejscu dokładnie. O. Okej, teraz trzeba się bronić przez te dwie minuty. I przylecą po nas. Przyznam, że mam 20 klatek. Kurczę, trochę słabo, a w opcjach gry nie można ustawić detali, jest tylko anti-lazing i tyle. No dobra, jakoś to już średnio, bo średnio, ale jakoś idzie. Pechem. Zwyczaiłem się z pechem. Zdejmiemy go. Nie trafię. Trafiłem. Uf. A tak, żeby wam pokazać wyrzutnie rakiet. Tak jest, dobrze go widziałem. Łowca getów nie może stać się niewidzialny, jeśli zbije się pancerz. No byłem jedny jestem. Strasznie przyjemnie mi się to grało, ostatnio trochę mniej grywam, bo zwyczajnie mi się już nudziło granie samemu. Dobra. Chodź tu tyro. No i Mass Effect 3 to była moja najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Diablo 3 nie mam zamiaru kupić. Myślimy się nad zakupem Guild Wars 2. Jeszcze sobie na pewno Legend of Grimrock kupię z tego roku. I Fortune Summoner to jest gra na Steamie. Mogę sobie lubić jej demo. Ja już się stąd nie ruszam, bo mnie zabiję. Jest. Przeżyliśmy. Misja udana. 27 minut. Dobra. Nie jest tak źle. Wczytywanie. Dobra. Exp to mnie tak naprawdę nie interesuje, bo mam wymaksowane postaci. Teraz by mi się nie chciało od... Tylko ja przeżyłem. No popatrzcie. Bo tamci pewnie byli ten... No... Padnięci, obezwładnieni, gdy przyleciał prom. Oj, co to? A, chyba ktoś wyszedł. Mam nadzieję. Co się tutaj wczytuje? Dobra, ktoś wyszedł. Mniejsza, wejdziemy sobie jeszcze do sklepu. Sprawdzanie, proszę czekać, ostatnich zakupów. Kupimy sobie pakiecik. Nie wiem, po co te punkty BioWare, czy ktoś kupuje za te punkty. Pakiety, co my tu mamy? Medi-żel, inżynier mężczyzna, pojemność zasobnika na Medi-żel plus 1. Medi-żel to jest chyba to, co podnosi. O, to bardzo fajne. O, i bataryjski strażnik, pierwsza z tych postaci z tego DLC. No dobra, skończymy sobie na tym. Dzięki, że to wysłuchaliście. Mam nadzieję, że was wystarczająco nie zanudziłem. Może wpiszcie w komentarzach swoje opinie na temat gry, co wam się w całej serii, co wam się podobało, co wam się nie podobało. I myślę, że jeszcze się usłyszymy na temat Mass Effecta już po tym, gdy zagram w to letnie DLC z rozszerzonym zakończeniem. Także do usłyszenia. Cześć.